Cześć wszystkim, dzisiaj po prostu komija dwójka. Mamy rank 13, dzień 20. Sobie kupimy to, co możemy. Coś jest, co możemy kupić, więc to kupimy. I w sumie nie wiem, czy nie pokupuję. Bo nie wiem, tysiaka chcemy zbierać, tak? Ale do tego tysiaka to jeszcze będę miał dużo czasu. Chyba, że te ewentualnie pozbieramy na to albo na to. Albo kupimy te małe rzeczy, bo jednak to nie jest wcale takie tanie. Zbierać będziemy, tak czy siak. No to zbierajmy. Skoro mamy zbierać, to zbierajmy. Jest ryż brązowy. Ryż brązowy. Jak widzicie, rank jest odblokowany, to tylko składnik tym razem dostałem. Już nie dostałem nic więcej. Pytanie, kto pierwszy ten ryż ciemny zamówi. No nie Giorgito. Nie Giorgito. Okej, okay, to ja może wstawię te mięso, może się przydadzą. Zróbmy stek, nie? Nie wiem, co by zrobić. Wieprzowinę mamy jedną. To zrobimy drugą. No te pewniaki. Te mięsa, które wiem, że będą, to mamy po razie. Po dwa razy. A cała reszta już po razie. Tu kroimy, tam przewracamy. Tu przewróć to. Pokrój to. A tutaj jeszcze musimy czekać. I czekamy sobie spokojnie. Jedno z tych mięs na pewno się zawsze użyje. Okej, okay, medaliki kolejne. Pytanie, kto pierwsze złoto zdobędzie. Kto będzie tym pierwszym szczęściarzem, złotym szczęściarzem. Okej. Okay. To soft. Chuj to. I w sumie tyle. Okej, okay, czyli Toru zamówiła pierwsza ciemny ryż. Oh shit. Nie wiem, co z tymi frytkami się tu zadziało. Przez co nie będzie perfekta. Okej, okay, i wszystko teraz dzwoni, nie? Soft. Pita. Nie wiem, tu gdzie to. Dobra, zróbmy to od nowa, bo zaraz to mi pewnie punkty zabiorą za wołowinę przesmażoną. Okej, okay, kurczak się zgadza. Codziennie już 8 klientów będzie teraz przychodzić. Uż, znowu. Hej, czekajcie, bo... No właśnie, bo tak patrzyłem, jak ja, co ja tu wydaję, bo tu przed chwilę robiłem coś innego i teraz zrobiłem coś innego. Dobra, czyli pierwsza wtopa. Aha. Już mi nie pasowało, że jej jedynkę wydaje czak tak szybko. Bo mięso się nie zgadzało i się nie zgadzała bułka. No i co z tym stekiem mam zrobić? Co z tym stekiem mam zrobić? Bo wołowinę zrobimy jeszcze jedną. Mam do kogo to dać? To chyba nie zamawiasz tego. No wieprzowinę mam jedną. Dobrze, ja tyle jaki dzień macie dzisiaj. Kiepski. Zrobiłem trzy dobre zamówienia dla Giorgita i teraz jedno zamówienie poległo. Dobra, to idzie w kosz. Zdarzają się takie sytuacje, nie? Co wy o tym myślicie? Czy dawać wam odcinki z failami, czy nie? Napiszcie, czy chcecie widzieć takie błędy, czy jednak chcecie widzieć porządne odcineczki. A tutaj niestety przez to zastanowienie się, co z tym stekiem zrobić, nie zdobyliśmy perfekta. No
Gdzie ja mam mięcho? Okej, nigdzie nie. Czyli zaczynamy od tego. Nie, okej, to będzie, nie będzie dla nikogo. No chyba, że jak plus 0. Riko. No dobrze, to będzie dla ciebie ten kurczak, który tam jest. W kolejce. Tu już wszystkie mięso chyba mamy. A może nawet już ci to wydamy? Dobra, to ma gdzie iść? Tu. Rozkroimy to. Sameczka? Nie no, perfekt z tego nie wyszedł. A steka już nie potrzebujemy. Dobra, cebulki. Sosik. Ou. Dobra, i tak nie będzie perfekta, bo czekanie jest takie 50%, 90%. Tak to jest, jedno zamówienie legnie i potem legną inne. Punkty za czas niestety tak uciekają wtedy. Ale tylko jedną, trzy gwiazdki straciłem w sumie. Trzy gwiazdki w sumie poleciały. Okej. Okay. Teraz nie wiem. Nie mam jednego mięsa. Okej. Ile straciłem czujność i poleciało biegać. Pewnie nic się tu zadziało. Bo wiem, że są ludzie, co nagrywają filmiki, jak przegrywają zamówienia. Ale 31% dał. 31% dał i 100% za czekanie. No dobra, Lisa. Łapeczka w górę. z tymi zamówieniami. Jeszcze tylko Wally musi czekać, ale on ma gazetę do czytania, to się czymś zajmie, zanim to zamówienie do niego przyjdzie. Mhm. I teraz to dekorować, i to był dzień 20. A mówią, że pechowym dniem jest dzień 13. Bo to są jakby tutaj rozbieżności i można się zastanowić, czy faktycznie to 13 dzień jest taki nieszczęśliwy, czy każdy może być pechowy. No, my mieliśmy pechowy dzień 20. 86%. Nie było tego dnia. Ale był. 774 punkty do ranka 14. Czyli w sumie i tak 2 dni potrzebowałem do ranka 14. Tym i tym następnym. Do zobaczenia. Cześć.